bardzo pewnie dosyć zajmujący sposób z licznymi przykładami, ale jest też, są takie przedmioty, na których muszę prowadzić wykład, gdzie moja wiedza jest taka troszkę podręcznikowa, że gdzieś mam tam jakieś, znam jakieś wypunktowania, coś o nich mogę powiedzieć, ale mam mało takiej wiedzy praktycznej z danego zagadnienia, no i siłą rzeczy ten wykład jest dosyć wtedy taki suchy, mało pewnie interesujący. No i wreszcie przeceniam swój poziom przygotowania tego wykładu. Oczywiście zdarza się, że mam bardzo dobrze przygotowane wykłady, mam na to czas, ale często jest tak, że ja tam gdzieś wbiegam z jednego przedmiotu na drugi. Jak tam, nie wiem, złapię 10 minut, żeby sobie przejrzeć, o czym ja w zasadzie dzisiaj mam mówić, to jest super. No ale przecież mówiłem już o tym 4 razy, więc albo 5, albo 15, więc pewnie przecież wiem, co mam powiedzieć, na pewno dam radę i jakoś daję radę, tylko w trakcie się okazuje, że ojej, ten slajd już w zeszłym roku miałem skasować, nie? Ojej, to za długo, a to za krótko, to nie tak. Nie zawsze jestem dobrze do tego przygotowany z różnych przyczyn. Druga rzecz, że przeceniam też możliwości studentów i audytoriów, moich słuchaczy. Przede wszystkim przeceniam ich zdolności do utrzymania uwagi, mimo że badania jasno pokazują, że mówimy tutaj o 15-minutowych slotach, najczęściej. Tak? Że jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, to generalnie po tych 15 minutach, nawet jak jest zainteresowany, to po tych 15 minutach ta uwaga mocno spada. Ona tam gdzieś potem może wrócić znowu, ale generalnie ona będzie opadająca. Przeceniam stopień zainteresowania tematem. Bo jak mamy, nie wiem, 50-osobową grupę, to tam zawsze kilka osób jest bardzo zainteresowanych, ale duża część jest prawie w ogóle, albo trochę, albo tylko niektórymi elementami. No i oczywiście nie doceniam też roli rozpraszaczy, które dzisiaj są. Jak ja byłem, nie wiem, w szkole podstawowej, bardzo nie lubiłem lekcji biologii, to pod stołem tam przegląd sportowy czytałem, nie? I pani tam zawierała ten przegląd. No teraz oni cały czas z telefona, telefony mają, prawda, mają komputery otworzone, notują, tak naprawdę oglądają film albo tam mówię co. I to ich rozprasza, tak? I to jest taki czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę, myśląc o wykładzie jako taki. Nawet jak ktoś bardzo chce słuchać, to jak ma włączony ten komputer, to mu coś przyjdą, jakieś informacje, i powiadomienia i tak dalej. No i wreszcie trzecia rzecz, przeceniam miejsca, w których wykładam, warunki, w których to się odbywa. No czasem jest problem, nie wiem, z temperaturą w pomieszczeniu, z brakiem wentylacji, z jakichś zaduch, niewygodne krzesła, takie, że się półtorej godziny siedzi, 15 minut da się wysiedzieć, pół godziny da się wysiedzieć, ale potem plecy bolą i ludzie by chcieli się ruszyć, a ten wykład jakby nie bardzo na to pozwala. Wyświetlam coś, bo nagle się okazuje, że nie wiem, że tu jest piękny, wielki ekran, świetny rzutnik, ale w wielu salach ten rzutnik jest za mały, jest, nie wiem, światło pada takie, które rozmazuje ten kontrast. Jest cała masa takich problemów, które utrudniają tak naprawdę odbiór tego, co ja mówię. I już jakby kończąc, taki konkretny przykład Państwu podam, gdzie wszystkie te trzy problemy, przecenianie siebie, przecenianie audytorium, przecenianie miejsca wystąpiły jak soczewce. No wyobraźcie sobie Państwo sytuację, z konferencja urzędników. Ja tam przyjeżdżam wieczorem, żeby dać wykład w czasie takiego, takiego pikniku, grilla. I wiecie, piękna pogoda, ludzie sobie leżą na leżaczkach, piją sobie piwko po 8 godzinach obrad. No ja do nich przyjeżdżam z wykładem, tam przygotowany. No i co? No i przede wszystkim przeceniłem siebie, bo ja nie jestem z ich świata, byłem z zewnątrz, a chciałem do nich mówić z pozycji autorytetu. I oni nie kupili tego mojego autorytetu. Ja nie byłem jakby bez szans, dlatego że ja nawet może mówiłem rzeczy, z którymi oni może się zgadzali, ale ja nie byłem do końca autentyczny, bo ja nie znałem szczegółów ich pracy. Oni tego do końca, oni tam mogli mnie punktować bardzo łatwo, że różne rzeczy, które ja sobie wyobrażam, to tak w praktyce wcale nie wyglądają. I z tego powodu no, ten wykład był już na początku byłem trochę na straconej pozycji. Po drugie, przeceniłem ich możliwości. Oni byli po 8 godzinach różnych wykładów, debat i tak dalej. Oni chcieli tak naprawdę, wiecie, może żeby ktoś coś powiedział na wesoło, może żeby porozmawiać bardziej, może żeby to była taka luźniejsza
formuła, a tutaj, wiecie, godzinę prawie, nie? Tam im mówiłem, bo byłem jakby przygotowany. No i wreszcie miejsce, nie? Że jeziorko, plaża, słoneczko świeci, a ja z tym, z prezentacją, nie? Oni mnie mogli widzieć, bo tu słońce tam rozmazywało, ale ja ją widziałem, bo byłem blisko, no oni nie. I w ogóle to miejsce nie sprzyjało temu, żeby cokolwiek tam pokazywać, to było miejsce, żeby sobie, nie wiem, pogadać po prostu. I oczywiście części osób się tam, co mówię, podobało, to chodzili, nawet gratulowali, to wszystko, ale dla większości osób to nie było to. To doświadczenie mi pokazało, że te trzy rzeczy, tak? Czyli nie należy przeceniać za bardzo siebie, audytorium, no i też uważać na miejsce, w którym się ten wykład odbywa.